Położone pomiędzy Biskupicami a terenami specjalnej strefy ekonomicznej w Mikulczycach, osiedle Młodego Górnika to miejsce, gdzie dominują położone w otoczeniu zieleni niewielkie bloki mieszkalne. To właśnie tu mieści się ostatnia z działających w Zabrzu kopalni, czyli powstały na bazie dawnej kopalni Pstrowski, prywatny zakład górniczy Siltech. Sporo tu terenów służących do rekreacji. W życie dzielnicy włącza się też aktywnie zespół szkolno-przedszkolny nr 9. Stanowimy tutaj zgrany zespół. Wspólnie realizujemy wiele projektów. Bardzo często rodzice i mieszkańcy osiedla Młodego Górnika wspierają nas w realizacji tych projektów. W wielu różnych akcjach, projektach nasi rodzice nas wspierają, czy to przy organizacji festynu, czy przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Zawsze możemy na nich liczyć. O zrealizowanych inwestycjach, planach i oczekiwaniach rozmawiano podczas spotkania z mieszkańcami. Spotkania w takiej atmosferze są bardzo przydatne. Mieszkańcy mają możliwość bezpośrednio zadawania pytań zarówno pani prezydent, jak i poszczególnym naczelnikom. Ja jako bardzo związany z tą dzielnicą poprzez to, że uczę tutaj w szkole, także znam te problemy, które tutaj występują i te problemy są dzisiaj też poruszane na tym spotkaniu, także myślę, że w niedługim czasie zostaną dla mieszkańców rozwiązane, tym bardziej, że już bardzo wiele problemów zostało zrobionych, na przykład boisko wielofunkcyjne czy termomodernizacja. Organizacja przedszkola, także czekamy na następne inwestycje. Pan Władysław na osiedlu Młodego Górnika mieszka od 1962 roku. O spotkaniu mówi. Jest okazja przekazać bezpośrednio do władz, co nas nurtuje, co byśmy chcieli zrobić, jakbyśmy coś widzieli. Także naprawdę to daje duży plus dla nas. Na początku mieszkałem w internacie, bo przyjechałem tu do szkoły górniczej. Obecny Dom Kultury to był kiedyś, w tej chwili jest nasz kościół, a na osiedlu tutaj budynków nie było. Dopierośmy zaczęli, to kopalnia zaczęła budować stopniowo. Jak pan postrzega tę dzielnicę? Bardzo dobrze. Zielono. Na każdym kroku można spacer sobie zaplanować. 5 minut to 5 minut, godzinę, jest się gdzie ruszyć i naprawdę jest spokój, cisza i to, co potrzebne człowiekowi. Udało nam się najbardziej takie priorytetowe, to jest właśnie termomodernizacja przedszkola przy ulicy Wareckiej numer 22, otwarcie mostu przy ulicy Szybowej, który przez wiele lat był rzeczywiście niedostępny dla mieszkańców. Wybudowanie szlaku rowerowego od ulicy Młodego Górnika do ulicy Karola Goduli, plac zabaw przy ulicy Gwareckiej. Z jednej strony chcieliśmy podsumować to, co udało się dla dzielnicy zrobić, ale z drugiej strony wsłuchać w problemy, które są najważniejsze. W każdej dzielnicy jest wiele problemów, ale jak będziemy mówili o wszystkich problemach, nie zrealizujemy niczego. Jeśli wskażemy dwa ważne problemy, myślę, że te dwa ważne problemy zrealizujemy, a może nawet trzy. Najważniejsze jest współpraca i stawianie właściwych akcentów. Ja dziś widzę z tego spotkania, że troszkę mamy dzielnicę podzieloną na dwie części. Tu rozjeżdżają inwestorzy przestrzeń, o którą trzeba zadbać. Pewnie wspólnie z policją, strażą miejską, z naszym Wydziałem Infrastruktury spróbujemy zadbać o to, żeby przyglądnąć się tym problemom. Tak jak powiedziałam, problemów jest wiele, ale realizujmy po kolei. Wiele udało się zrobić. Spójrzmy na szkołę, spójrzmy na boisko. Ja wierzę, że kolejne zadania tak właśnie będziemy realizować.